Podobno strach ma wielkie oczy. Ile to razy, otrzymując pismo z sądu, czy też na przykład nakaz zapłaty, zaczyna nas paraliżować strach? Drodzy Państwo, dzisiaj pokażę bardzo prosty przykład, dlaczego nawet jeżeli mieliśmy komornika, nakaz zapłaty sprzed 10 lat i jeżeli ktoś zastanawia się, czy taki nakaz można uchylić i co się stanie i dlaczego fundusz sekurytyzacyjny popłynął, czy byśmy powiedzieli poszedł niczym kuna w rabarbar, to dzisiaj odpowiedzi w tymże odcinku. Witam serdecznie. Czy można uchylić nakaz zapłaty wydany 10 lat temu? Drodzy Państwo, tytuł trochę roboczy, bo sam nie wiem jak go nazwać. Nagrywam w zasadzie odcinek dosyć na gorąco, albowiem dzisiaj otrzymałem dosyć ciekawą informację, gdzie okazało się, że to, że nakaz zapłaty część z nas paraliżuje, to jedno, ale część z nas podejmuje właściwe kroki. Nie każdy na wszystkim musi się znać. Ta sprawa ciągnęła się już od dłuższego czasu, którą Państwu dzisiaj przedstawię. W każdym razie nasz, byśmy powiedzieli, podmiot czy też adresat nakazu zapłaty postanowił rozwiązać sprawę raz na zawsze. Jak to wyglądało? Drodzy Państwo, generalnie patrząc chronologicznie, w okolicach 2004 roku rzekomo została zawarta umowa pożyczki z bankiem, nieważne jakim. Nagle klasycznie okazuje się, znikają dokumenty, znika wszystko. Sprawa wypływa w 2011 roku, kiedy do rzekomo niezapłaconych rat zaczyna, że tak powiem, swoje 3 grosze wtrącać fundusz sekurytyzacyjny, zamknięty oczywiście. Nakaz zapłaty, który, byśmy powiedzieli, ktoś przegapił. Drodzy Państwo, pamięć ludzka ma to do siebie, że bardzo często nie pamiętamy, co było wczoraj. Ale zdarzają się sytuacje, że jesteśmy w stanie udowodnić, że w konkretnym odcinku czasu lata wcześniej nas nie było pod wskazanym przez wierzyciela adresem. I dzisiaj nie będę się skupiał na tym, czy fundusz sekurytyzacyjny miał legitymację procesową, czy jej nie miał, czy mógł wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty, bo oczywiście nie mógł. To wynika niejako z dokumentacji. Serdeczne podziękowania oczywiście dla pana komornika. Zapierdolę. Który okazał się w tym wypadku kimś, kto wyszedł z założenia, że nieważne kto, ktoś musi zapłacić i nie będę Państwa trzymał w niepewności. Grubo ponad 3000 zł musi zapłacić fundusz sekurytyzacyjny za oczywiście bezzasadne wszczęcie egzekucji. Ale po kolei. Więc, drodzy Państwo, to jest odpowiedź, dlaczego warto trzymać czasami różne dziwne dokumenty. I okazało się, nakaz zapłaty wydany w 2011 roku, w tamtym czasie oczywiście sąd z urzędu nie badał przedawnienia. To był zarzut, który było trzeba podnieść samemu. Oczywiście, dodatkowo, doszliśmy do tak kuriozalnej sytuacji, jeżeli chodzi o sąd w Lublinie, że powód, czyli w tym wypadku czytaj firma windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny, on mógł tylko twierdzić, że dysponuje dokumentami, w postępowaniu elektronicznym tychże dokumentów się nie przedstawia. Mało tego, to były jeszcze czasy, gdzie ta cała makulatura w postaci cesji, jakichś innych dziwnych elementów, gdzie okazuje się, że rzeczywistych treści, do których się można odnieść, to jest kilka zdań, reszta to jest zbędna makulatura, która ma tylko wywrzeć dodatkową presję na rzekomym dłużniku. I drodzy Państwo, zmierzając do sedna, to wyglądało w ten sposób, że fundusz twierdził, że nabył wierzytelność i twierdził, że ma oczywiście na podstawie, jak to było modne w tamtym czasie, czyli na podstawie wyciągów z ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego, on twierdził, że nasz dłużnik jest winien pieniądze, teraz to już rzekomo jemu. Ale
Patrząc na sytuację już zupełnie chłodno, to sam fundusz się wkopał, pisząc już sam pozew, gdzie cały dowcip sytuacji polegał na tym, że nie przedstawili nawet umowy kredytu czy pożyczki, bo jej nie mieli. Oni tylko twierdzili, że mają zapisy u siebie. To było takie mniej więcej twierdzenie, jak ja bym dzisiaj twierdził, że a weźmy pierwszy fundusz z brzegu, o, prokura na przykład może być. I twierdzę, że pan prezes prokury jest mi winien 3 miliony złotych, bo napisałem sobie to na karteczce. Mało tego, tę karteczkę podpisałem. Tylko jaką to ma wartość dowodową? Przed sądem żadną. A jednak sąd w Lublinie w sposób automatyczny klepał te nakazy zapłaty. I wyglądało to w ten sposób, że odnosząc się do sprawy, aby się do niej odnieść, to, drodzy Państwo, procedura wygląda dosyć prosto. Skoro nie otrzymaliśmy nakazu zapłaty, to należy złożyć do sądu wniosek o to, aby ten nakaz został nam doręczony i od razu składamy wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności. To oznacza, że w tym momencie komornik z nas schodzi, sąd robi, drodzy Państwo, taki numer, który byśmy nazwali wydanie zarządzenia. Moment, postaram się to jakoś odtworzyć. I w tym zarządzeniu mamy, drodzy Państwo, na przykład tak. Sąd zarządza, że w związku z twierdzeniami strony pozwanej popartymi dowodami w postaci stosownych dokumentów i uzupełnionymi przez oświadczenie pozwanego, sąd stwierdza bezskuteczność doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty wydanego w niniejszej sprawie. Co to oznacza? Że w tym konkretnym przypadku myśmy przed sądem nie tylko uprawdopodobnili, że nasz pan pozwany nie był w stanie i nie mógł odebrać nakazu zapłaty, ale byśmy to udowodnili w formie dokumentowej i to nie na zasadzie dokumentów prywatnych, a mieliśmy możliwość udowodnienia, że faktycznie pan w tamtym czasie nie przebywał pod adresem i nie mógł odebrać nakazu zapłaty, czyli w takim wypadku w stosunku do niego nie mogą się uprawomocnić i tak dalej, i tak dalej. I w punkcie drugim sąd uchylił zarządzenie z 13 kwietnia 2012 roku o pozostawieniu korespondencji dla pozwanego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia na dzień 13 marca 2012 roku. I sąd postanowił doręczyć pozwanemu odpis nakazu zapłaty wraz z pozwem. I drodzy Państwo, otrzymując ten nakaz zapłaty, a że we wniosku o doręczenie myśmy składali wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności, to nagle okazało się, że oczywiście stosowne argumenty zostały podniesione, w tym między innymi określenie tego na zasadzie takiej, że żebym nie był gołosłowny, drodzy Państwo, postaram się znaleźć odpowiedni dokument. W każdym razie tak, składaliśmy odpowiednie wnioski, argumentacje, złożyliśmy sprzeciw, to już w kolejnym etapie. Natomiast w międzyczasie okazało się, że zadziałał oczywiście pan komornik. I dla całej sprawy może mniej jest istotna argumentacja użyta w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Istotne jest to, co było na początku i to, co zrobił komornik. Bo drodzy Państwo, komornik sądowy przy sądzie rejonowym w miejscowości, to tak pięknie ta anonimizacja jest, więc w miejscowości C, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela, czyli mamy jakiś tam fundusz niestandaryzowany, sekurytyzacyjny, inwestycyjny, zamknięty, z siedzibą oczywiście w słynnym Zagłębiu, czyli we Wrocławiu, przeciwko dłużnikowi i w sprawie prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 lutego 2012, sygnatura akt zaopatrzony oczywiście w klauzulę wykonalności z dnia 24 kwietnia 2012 roku o roszczenie pieniężne, pan komornik postanowił ustalić koszty niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego na kwotę 3136,32 zł,
którymi w całości zostaje obciążony wierzyciel i wzywa wierzyciela, to jest ten nasz słynny fundusz sekurytyzacyjny, inwestycyjny oczywiście, do uiszczenia opłaty w kwocie 3040,79 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia na rachunek komornika. I drodzy Państwo, mamy umorzenie egzekucji i prokurat, skoro a miała być anonimizacja. Dobra, drodzy Państwo, w każdym razie fundusz popłynął na ponad 3000 zł tylko dlatego, że ktoś zadał sobie trud, aby na pewnym etapie sprawy przestać chować uszy w strachu po sobie, tylko zamiast płacić grubo ponad 20 tysięcy złotych, z czego połowa to były odsetki już w tym 2012 roku, to ktoś postanowił zadbać o własny interes i sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi. I tak jak powiedziałem, pomijam fakt, że moim zdaniem fundusz sekurytyzacyjny nawet nie miał legitymacji procesowej, aby wystąpić do sądu. Ale to już jest inna historia. W każdym razie efekt jest taki, że teraz to się będą oni musieli martwić. A nie sądzę, aby cokolwiek wygrali. W związku z powyższym możecie Państwo sobie już tak wstępnie podliczyć koszty, jakie fundusz poniósł, bo te 3000 to jest tylko końcówka. W międzyczasie oczywiście te koszty, które zazwyczaj są przerzucane na dłużnika, czyli wywindowane koszty ich pomocy prawnej, koszty postępowań sądowych, to wszystko zostaje po ich stronie. Czyli zamiast wydoić dłużnika do ostatniej kropli, tym razem ich marzenia poszły się chędożyć. I to tym optymistycznym akcentem. Drodzy Państwo, kończymy na dzisiaj. Chciałem się tylko podzielić taką informacją, że warto, drodzy Państwo, dbać o własny interes. I to nie jest tak, że jak mamy nakaz zapłaty wydany 10 lat temu, że nie możemy już z tym nic zrobić. Bo bardzo często jest możliwość, aby jednak zadbać o własny interes. Więc róbmy to, drodzy Państwo. I to róbmy w taki sposób, aby fundusze sekurytyzacyjne, skoro Państwo nie chcą o nas zadbać, to abyśmy my sami ich puścili z torbami. Tak więc pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.